Witam serdecznie na Polanie Lektury. Dzisiejszym gościem jest pan Ryszard Gregorowicz, który zaprezentuje państwu ulubionego autora, którym jest... Józef Kraszewski. Proszę powiedzieć parę słów, co pan ze sobą przyniósł, co pan przygotował. Historia mojego zbieractwa i mojego czytelnictwa sięga bardzo dawnych czasów, kiedy tą pasją zaszczepił mnie mój ojciec, który również uwielbiał historię Polski, kupował jego książki. No i jako uczeń szkoły średniej człowiek zaczął czytać. A że pan Kraszewski pisał bardzo ładnie, opowiadał o historii kraju naszego, Polski wtedy ówczesnej, żył w latach, no, w XIX wieku i do najciekawszych tych pozycji, przynajmniej moim zdaniem, ja zaliczam tak zwane dzieje Polski, które składają się z 29 tomów napisanych przez niego. Te książki tworzone były na przestrzeni bodajże 11 lat i w jednym z wpisów, że w połowie roku 1875, a więc 11 lat przed jego śmiercią, Kraszewski podjął się zadania bardzo niezwykłego. Postanowił mianowicie napisać dzieje Polski ujęte w postaci cyklów powieści. W związku z tym te wszystkie powieści obrazują nam przegląd i rys historyczny Polski, począwszy od symbolicznej powieści Stara Baśń. Stara Baśń była również przyczynkiem do ukazania tej powieści na ekranach telewizyjnych. Została sfilmowana. Również druga powieść, Gdy słońce było Bogiem, oparta również na powieści. Również jedna z powieści pana Kraszewskiego, Hrabina Kozel, została sfilmowana, przeniesiona na ekrany. A sam Kraszewski w sumie był bardzo, można powiedzieć, bardzo płodnym pisarzem, ponieważ w swoim życiu, a zajmował się nie tylko pisaniem, studiował na Uniwersytecie Medycyny, gdzie miał być lekarzem, potem tą sprawę zarzucił, zajął się wydawnictwem, drukarnią, pisaniem i chyba to pisanie mu wyszło z tego najlepiej. Również był malarzem, malował autoportrety i różne inne portrety. Jego pamiątki są do dzisiaj zlokalizowane w różnych miastach w kraju, między innymi w Warszawie, w Krakowie i w takich domach, w których on przebywał. W każdym bądź razie, że w ciągu 57 lat, w ciągu tych swoich lat napisał 232 powieści, w tym 144 powieści historyczne, społeczne i 88 historycznych. Powieści historyczne, które zaczynają tą swoją trylogię od Starej Baśni, a kończymy tą na Saskich Ostatkach. Jest to ostatnia powieść w jego cyklu tych dziej polskich. Jest to przepiękna powieść udokumentowana w poszczególnych książkach. Tytuły książek są różne. Między innymi Lubonie, Bracia Zmartwychwstańcy, Masła w Boleszczyce, Królewscy Synowie. Każda powieść jest oddzielną historią danego okresu panowania królów. Pogrobek, Kraków Załokietka między innymi, Król Chłopów, Matka Królów, Strzemieńczyk, Dwie Królowe. To wszystko pięknie opowiada nam o historii naszego państwa polskiego. Z takich ciekawych również rzeczy jest to, że tak jak wszyscy lubimy oglądać filmy i znamy następnych pisarzy, między innymi Henryka Sienkiewicza, który napisał powieść Krzyżacy. I tu jest taka ciekawostka, powiedzmy, dla osób, które lubią historię, które na pewno i oglądały film Krzyżacy oparty na powieści Sienkiewicza. Jest to taka jedna ciekawa rzecz, że Henryk Sienkiewicz, czytając powieść Kraszewskiego Krzyżacy, którą napisał on pierwszy przed Sienkiewiczem i ją recenzował, i Kraszewski w swojej powieści Krzyżacy zajął się stroną polityczną, historyczną, różnymi
sprawami gospodarczymi, a z kolei Sienkiewicz skupił się bardziej na przygotowaniach do walki z zakonem, samą bitwą pod Grunwaldem, oblężeniem Malborka. I te dwie powieści, ja mogę powiedzieć, takie jest moje zdanie, one się uzupełniają, ponieważ pewien okres przedstawił Kraszewski, a kolejny okres przedstawił Sienkiewicz. Także te powieści, zarówno Krzyżacy Kraszewskiego, jak i powieść Krzyżacy Sienkiewicza, to są, mi się zdaje, dwie piękne powieści dwóch wspaniałych pisarzy, no, którzy opowiadają nam o tych losach naszego państwa, o walce z zakonem krzyżackim, z tą nierównością. Kolejna taka ciekawa dosyć rzecz to jest to, że w obecnym czasie ciężko jest namówić młodzież do czytania książek, ponieważ mamy tak dużo mediów, tak jesteśmy zawaleni tymi informacjami, przysłowiowy wujek Google powie wszystko i wiemy dużo na temat państwa, świata, życia, historii, ale sam fakt wzięcia książki do ręki i przeczytania tego wszystkiego w spokoju i zobaczenia ewentualnie pomysłów, co chciał dany pisarz nam przekazać i powiedzieć, jest to zupełnie inne niż czytając napisaną recenzję danej powieści czy jakiegoś wiersza, gdzie w obecnych czasach młodzież korzysta z opracowań, z jakichś innych rzeczy. W sumie zachęcam wszystkie osoby, zarówno w wieku starszym i młodszym, zwłaszcza tych, którzy lubią historię naszą i lubią pisarzy tamtego okresu, czyli z okresu XIX wieku, no do zapoznania się z wieloma pozycjami danych pisarzy, a na pewno w tym pomoże nasza i biblioteka, która również posiada zasób książek. Na pewno z chęcią je udostępni. No i uważam, że chociaż w sumie te wszystkie książki to są bardzo ciężkie, no ale ktoś powiedział kiedyś, że wiedza jest ciężka, ale warto ją przyjąć. Czy mógłby pan powiedzieć, wiem, że to ciężkie, biorąc pod uwagę dorobek pisarza, która z nich najbardziej przypadła panu do gustu? Najbardziej przypadła mi do gustu ta pierwsza, jego powieść z tego cyklu, czyli Stara baśń, Krzyżacy jako druga, i jest powieść jego również Kraków za Łokietka, gdzie też omawiane są sprawy zarówno budownictwa, sprawy ówczesnych sądów, podatków, także nie tylko sama historia, ale i życie społeczne w ogóle zarówno i panujących, jak i podwładnych. Także uważam, te książki są piękne pozycje, one są stosunkowo dosyć grube, to nie są książki, które mają po 20, 30, 40 stron, książki rzędu 200 parę, 150, ale ten, kto lubi czytać i kto jest żądny wiedzy, na pewno jak się dorwie do takiej książki, to ją będzie czytał, a skończy. Dziękuję panu bardzo za poświęcony czas. Dziękuję. I zapraszamy do biblioteki. Nie omieszkam i skorzystam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.